Dzieci z przedszkola w Stobnie Siódmym zostały objęte kwarantanną. Powodem jest wykrycie zakażenia koronawirusem w placówce. Jak poinformował Marek Stodolny, dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, jest to pierwszy potwierdzony przypadek w tym miejscu. Dzieci uczęszczające do placówki przedszkolnej w Stobnie Siódmym w Wielkopolsce mogą być zarażone koronawirusem. W poniedziałek dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdził, że u jednej z osób z obsługi przedszkola zostało potwierdzone zarażenie. Dzieci z przedszkola w Stobnie Siódmym objęte kwarantanną przedszkole w Stobnie Siódmym jest pierwszym przypadkiem placówki oświatowej, w której doszło do zakażenia w tym regionie. Wskutek tego przedszkole zostało tymczasowo zamknięte. Od niedzieli 10 pracowników przedszkola, a także 5 dzieci razem z rodzinami zostało objęte kwarantanną. Wszyscy zostali również zakwalifikowani do badań w celu wykrycia, jak wiele osób zostało zarażonych. Koronawirus spędza sen z powiek ludziom na całym świecie. Wirus od miesięcy rozprzestrzenia się w niemal wszystkich krajach, wskutek czego zamkniętych lub unieruchomionych zostało wiele gałęzi gospodarki. W Polsce zakażenia koronawirusem notowane są od 4 marca. Na całym świecie wprowadzono wszelakie ograniczenia i odwołano masowe wydarzenia. Obecnie polska gospodarka jest stopniowo, krok po kroku odmrażana. W ostatnim tygodniu umożliwiono wizytę u fryzjerów czy w salonach kosmetycznych. Przywrócono też część zajęć w placówkach oświatowych, w tym również w przedszkolach. Jednak niewielu rodziców zdecydowało się na powrót swoich dzieci do szkół. Mimo wprowadzonych wytycznych sanitarnych, ciągle pojawiają się nowe przypadki zakażeń. Zapanowanie nad przestrzeganiem zasad dystansu społecznego w grupie dzieci z pewnością nie jest łatwym zadaniem. Przedszkole w Stobnie Siódmym jest niestety jedną z tych placówek, w których nie udało się uniknąć zakażenia. Dzieci oraz pracownicy wraz z rodzinami zostali objęci kwarantanną. Placówka pozostaje w tym momencie zamknięta do odwołania. Polsat News.